problem z roletą zewnętrzną, wjechała całkowicie do środka, nie chce się wysunąć. Silnik się wyłącza. Zdemontuję osłonę plastikową i zobaczymy, co się zepsuło. Demontaż osłony. Tak to wygląda w środku. Roleta za wysoko się podniosła, przez co zaklinowała się. I nie może się odkręcić. W tej chwili jej trochę pomogę i ustawię ją tak, jak była. Próbujemy. No, dawaj. No, niestety zablokowała się na dobre. Prawdopodobnie coś tutaj jeszcze blokuje. Dobra, próbujemy dalej. Problem okazał się poważniejszy. Odczepiły się dwa zaczepy. Trzy pozostałe są w porządku. Na szczęście udało ją się rozwinąć. Myślę, że teraz z naprawą nie będzie problemu, jeśli nie są ułamane, a nie wyglądają. To powinno się udać jakoś to zrobić. Zawiasy zdemontuję z belki, później spróbuję je zamontować do rolety. Problem okazał się poważniejszy. Uchwyty rolety zakleszczyły się. Praktycznie w ogóle nie działa sprężyna. Zaraz spróbuję to naprawić. Dosyć mocno się zakleszczyło, także ręką nie dam rady tego poruszyć nawet. Z pomocą przychodzi imadło. Zaraz sprawdzimy, czy się uda. Z jednej strony. Z drugiej. Coś przeskoczyło. Sprawdzimy. Jeszcze jest blokada jakaś. Nie wszystko działa, ale zaraz to poprawię. Imadło pomogło. Uchwyt w tej chwili działa jak powinien. Roleta powinna się zwijać poprawnie. Uchwyt najpierw wsuwam w rowek w rolecie, a następnie montuję do belki. Najpierw za pomocą zatrzasku, a później dwóch blachowkrętów. Belki. Najpierw za pomocą zatrzasku, a później dwóch blachowkrętów. Pierwszy uchwyt zamontowany. Jeszcze jeden zamontuję na końcu. Uchwyty zamontowane. Test, czy się będzie dobrze zwijało. Wszystko ok. Super. Wyłączyła się w takiej pozycji, w jakiej była ustawiona. Teraz też z rozwijania w dół idzie. Pięknie. Rozwinęła się tak, jak powinna. Całkowicie zamknięta jest. Super.
Niestety montażyści odwalili tutaj niezłą sztukę, ale zanim do tego doszedłem, musiałem to zdemontować i dopiero się okazało, jak po prostu kiepsko można takie coś zamontować. Pozostaje montaż.